ale nie mogą być takie zwykłe kajdanki, one muszą mieć kluczyk, koniecznie muszą mieć kluczyk. Działa, 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 działa. 2,99, a po prostu marzenie dziecka spełnione. Ja ogólnie mam takie rzęsy trudne, bym powiedziała, do ogarnięcia. Ustawiam sobie tak, kieruję na tekst. Działa. Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog to będzie film, który nagrałam już jakiś czas temu, ale jeszcze go nie puściłam, bo jakoś tak prosto było mi nie po drodze z tym filmem. Miałam go też puścić we vlogmasach jako taką inspirację na pomysły pod choinkę na Boże Narodzenie. No ale tak jakoś wyszło, że było mi też nie po drodze z tym filmem. A w związku z tym, że zbliża się Dzień Babci i Dzień Dziadka, to pomyślałam sobie, że to będzie właśnie dobry moment na ten film, dlatego że dwie z tych rzeczy, które będę pokazywać, myślę, że mogą być dobrym pomysłem właśnie na prezent, taki troszkę niestandardowy, na prezent dla dziadków. Więc zapraszam Was do oglądania. Jest już bardzo późno, jest godzina 23 i czekam z nagraniem tego zakupowego hola z Amazona, dlatego że jest też część prezentu i niespodzianki dla mojej córki Sofii. No i nie chciałam, żeby widziała. A drugą część tego prezentu czekam jeszcze na jeszcze jedną paczkę, dlatego jeszcze jej tego też nie mogę. No ale chciałam sobie tą paczkę rozpakować, no i tak właśnie czekałam, aż pójdzie spać, żeby czasem nie widziała. Także rozpakuję teraz to z Wami i pokażę Wam, co kupiłam. Może kogoś zainspiruję do, również do kupienia jednej z tych rzeczy. Dobra, dobieram jeszcze tego nożyczki. Dobra. Dobra, to jest tak zapakowane. I co my tu mamy? Pierwsze to mój nowy kubek termiczny. Kurczę, już się nie mogę doczekać. Kupiłam sobie, może tak, czekajcie, teraz muszę troszkę podwyżyć, bo znowu nie będzie mnie widać. A nie umiem tak mówić, jak kogoś nie widzę, albo no, żeby mnie nie będziecie widzieć. Albo ja sama nie będę siebie widzieć, nie wiem, już sama. W każdym razie. Kupiłam sobie nowy kubek termiczny, bo jeden mam i teraz Wam może pokażę, bo ten co mam to już no, służy mi jakieś 2 lata i on jest ok, bo ja w ogóle używam tylko takich ceramicznych, jeśli chodzi o takie kubki, wiecie, te podróżne. Ja w ogóle uwielbiam te kubki, to jest super, naprawdę super sprawa z tymi kubkami. Ja nigdy rano nie mam czasu na picie kawy czy wypić herbaty, ja zawsze wchodzę w biegu. Dużo jest tych rzeczy, wiecie, takich też gdzieś tam ciągle spieszymy się na jakieś zajęcia, też pozaszkolne, przychodzimy ze szkoły, obiad, trzeba gdzieś tam jechać znowu. Ja nie mam czasu tak, żeby sobie usiąść i pić tą herbatkę często, więc, a mam ochotę, dlatego właśnie dla mnie taki kubek jest super, bo często sobie na drogę robię właśnie jakąś herbatę albo kawę. No i ten kubek jest spoko ogólnie, bardzo go lubię, on to jeszcze miał taką, on jest cały właśnie taki porcelanowy, także ze szkła, taki ma tutaj silikonowy ten... No, ten, Boże, jak to powiedzieć, taką nakrętkę, ten, no, pokrywkę, o, pokrywkę, może zapomniałam słowa, pokrywkę i ona, wiecie co, nie wiem, czy ona się troszkę chyba też już wyrobiła, bo często jest tak właśnie, że gdzieś tam zahaczę i ona mi po prostu odpada. Często jest tak właśnie, że jak wchodzę z domu, ja zawsze mam wszystkiego tak, tutaj jakaś torba do pracy, tu klucze od auta, klucze od domu, biorę ten kubek tak gdzieś pod pachę, bo tu próbuję zamknąć drzwi i często gdzieś tam zawadzę i on bardzo szybko, o, tak po prostu mi odskakuje. Ja wkładam do auta, też wchodzę, wkładam sobie tam w to miejsce na kawę, to też często mi spada to po prostu. Dlatego stwierdziłam, że chyba czas na nowy kubek. No ale ja właśnie preferuję takie kubki porcelanowe, w ogóle no nie wiem, z plastiku nie piję, nie smakuje mi herbata czy kawa z plastiku. No i bardzo zależało mi na porcelanowym. Ten ma 380 ml, tak to wygląda. Tutaj jest pokazane, że on jest biały, ale ja zamówiłam w ogóle niebieski, mam nadzieję, że będzie niebieski. Taki wybrałam kolor. Może zaraz zobaczymy. Na zdjęciu w internecie wyglądał ładnie. Jak mówię, wszystko zamawiałam z Amazona. Tak to wygląda. On ma taką tutaj gumę antypoślizgową, że wiecie, nie wyślizgnie się z rąk, bo nieraz też tak się może zdarzyć. Także tutaj jest taki antypoślizgowy. Ten mój też taką miał gumę, tylko ja sobie gdzieś ją teraz zdjęłam, nie wiem, umyłam i nie wiem, gdzie jest po prostu. W każdym razie ma taką gumę antypoślizgową. Tutaj ma też takie antypoślizgowe, także nie zsunie się. A, i teraz tak. Z czego on jest wykonany? A, właśnie.
I on tutaj w środku jest porcelanowy. To jest to właśnie, o co mi chodziło. Tubek termiczny, ale jest w środku porcelanowy. Ta obudowa jest plastikowa. Ona jest tak zbudowana, żeby trzymać ciepło jak najdłużej. Tu jest jakaś saszetka. No, ale środek jest cały porcelanowy. Także no, dla mnie po prostu ma różnicę. Kawa czy herbata smak z plastiku, a z porcelany takiej to w ogóle bezdyskusyjnie smakuje inaczej. Pokrywka jest plastikowa, ale jak ja tutaj gdzieś powinno pisać, przynajmniej tak pisało, tak jest, że pokrywka ogólnie jest taka zakręcana, czyli właśnie nie będę miała już tego problemu, wiecie, że zahaczę gdzieś i mi ten silikonowy kapek spadnie, jak z tego starego kubka. Tylko zakręcę sobie. Zaraz go wypróbujemy, oczywiście, zobaczymy, czy nie będzie kapał. O, i już tu się nic nie stanie, tak? No, i teraz, co chciałam jeszcze powiedzieć, bo czego szukałam wcześniej? Informacji o tym, że tutaj jest taki certyfikat BPA free, to znaczy, że został wyprodukowany z materiałów nie zawierających substancji szkodliwych. I to jest taki znaczek właśnie BPA free. Jeśli kupuję jakieś pojemniki takie tylko tam, nie wiem, do domu, do przechowywania czegoś, nie wiem, zabawek, przypuśćmy, czy tam, nie wiem, pudełko do jakichś tam innych rzeczy, no to jest mi to obojętne, ale jeśli kupuję do żywności plastikowe pudełka, to zawsze zwracam uwagę na to, żeby miało ten znaczek BPA free. To znaczy, że ta rzecz została wyprodukowana z substancji, z materiałów, które nie zawierają tych substancji szkodliwych, takich, które mogą przenikać z tego pudełka do żywności. Niestety, dużo takich pojemników jest w sprzedaży, bo to jest dozwolone. Także ja tutaj polecam czytać właśnie sobie, jeśli się kupuje pojemniki na żywność. Wszystko, co będzie trzymane w tym żywność, żeby zwracać uwagę właśnie na to oznaczenie. No i to jest udowodnione, że te szkodliwe substancje właśnie mogą szkodzić naszemu zdrowiu i przenikają do żywności, także no warto jednak zwrócić na to uwagę. I właśnie ta zakrętka do tego kubka ma taki certyfikat, że została wyprodukowana z takiego bezpieczniejszego plastiku. No, ma tu ona jeszcze taką gumkę w środku też, silikonową, pewnie taką uszczelkę, żeby nie, wiecie, nie wylewało się. Wygląda bardzo ładnie ten kubek. Nie jest ciężki tak naprawdę, to w ogóle. Zaraz wlejemy wodę i wypróbujemy. Dobra, nalałam wody. Będzie test. Będzie test. Zatykam, uwaga. Działa, 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 działa. Wiecie co, kiedyś kupiłam taki kubek. Wyglądał pięknie, w ogóle miał taki piękny morski kolor, właśnie porcelanowy, no super. Po prostu kapał. Wszystko było super, tak się cieszyłam z tego kubka. Nalałam wody, kapał. Musiałam go oddać. No i on ma też tutaj takie, też taką uszczelką silikonową, zamknięcie, że nie kapie. Może spróbuję przelać do tego. O. Widzicie? A teraz zamykamy. Pyk. Elegancko. Super. Fajnie. Bardzo się cieszę. Polecam. Były też różne kolory tych kubków. To jest taka firma, jakby to chciał zobaczyć. Sobie na Amazonie. I za ten kubek dałam, tu sobie zapisałam. I za ten kubek dałam 15,99, czyli 16 funtów. No ale to jest kubek już, który mi posłuży na pewno na bardzo długo, taką mam nadzieję. Także cieszę się, bo mówię, ten sobie zostawię, nie będę się go pozbywać, taki wiecie, zapasowy, niech będzie. Jakby coś się stało, nie wiem, z tym, czy bym zapomniała, czy coś, także ten będzie sobie leżał gdzieś tam w zapasie. Dobra, to tak, to taki kubek. Kolejna rzecz. Teraz jeszcze może dla mnie dalej. Taki tusz do rzęs z Rimmela, wiecie co? Ja za niego dałam 4,64 na Amazonie, teraz taka promocja była. A on normalnie w drogerii kosztuje 8 funtów, także no opłacało się bardzo. I ja kiedyś go miałam i byłam z niego bardzo zadowolona. A jeśli chodzi o tusze, to właśnie tutaj bardzo odpowiada mi szczoteczka. Ja mam tak, że po prostu jak mam nie taką szczoteczkę, no to po prostu nie ma szans, nie pomaluję sobie nimi rzęs. Ja ogólnie mam takie rzęsy trudne, bym powiedziała, do ogarnięcia, bo one się takie nie są w ogóle podwinięte, takie idą na prosto, są rzadkie, ciężko z nimi dojść do ładu. Także ten tusz już kiedyś miałam, byłam z niego zadowolona, no i mówię, prawie połowę ceny mniej teraz kosztował na Amazonie. Także polecam sobie spróbować. On ma dwie szczoteczki w ogóle. Jest taki o.
Ma taką jedną. I to jest niby na długość, bo tu piszę nawet, że tu jest o. Ten jest na długość, a ten będzie na objętość. A tu jest druga szczoteczka na objętość. Także, no, to jest czarne. Dobra, kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest dla Antka. I on też to dostanie, jak Zosia dostanie swoją niespodziankę. No bo wiecie, jak jedno, to i drugie musi coś dostać. A on już dawno, dawno, dawno. I to co mówię, że oni nie mają żadnych urodzin, ani nie ma tam okazji. Po prostu ten Zosi prezent to jest tak, że uważam, że jej się to przyda. Zaraz o tym powiem. No, a Antek to już jakiś czas temu sobie uwidział coś, że on z policjantem jakimś być, się bawić i w ogóle, i mówi o kajdankach, że on bardzo chciał mieć kajdanki, ale to nie mogą być takie zwykłe kajdanki, one muszą mieć kluczyk, koniecznie muszą mieć kluczyk. I muszę Wam powiedzieć, że my szukaliśmy takich kajdanek tutaj w sklepach i ciężko znaleźć, żeby kupić takie same kajdanki z kluczykiem, bo to jest bardzo ważne, to jest najważniejsza rzecz, może musi być kluczyk. I nie było. Albo były jakieś takie całe zestawy, wiecie, policjanta rozbudowane, to jakieś tam jeszcze inne gadżety, a nam to nie jest potrzebne, znaczy jemu to nie jest potrzebne. Ja też nie chcę zaśmiecać, że tak powiem, znowu domu jakimiś niepotrzebnymi zabawkami, bo jemu tylko chodziło o te kajdanki. No i udało mi się, wiecie co za te kajdanki, to dałam 2,99 na Amazonie i one są metalowe. Nie będę je rozpakowywać na razie chyba, nie będę patrzeć, czy działają. No bo wiecie, dostanie takie rozpakowane, to chyba raczej nie. Ale jest kluczyk, są kluczyki, są kajdanki, także no wiem, że spełni się jego marzenie. Bardzo chciał. 2,99, a po prostu marzenie dziecka spełnione. Także dostanie to, a Zosia dostanie książkę, ale o niej dopiero powiem, jak ją zamówię. Książka to jest taka rzecz, na którą ja nigdy nie żałuję pieniędzy. Ja się bardzo cieszę, bo ona dużo czyta. Czyta, bo chce, bo lubi, i to mnie bardzo cieszy. I to nie tylko takie książki, wiecie, jakieś tam przygodowe, jakieś bajki, ale też takie rzeczy z różnymi faktami naukowymi. Ją to bardzo interesuje, no to także mnie to tylko cieszy. I w związku z tym kupiłam jej nową lampkę do czytania. Tak to wygląda, zaraz rozpakujemy i zobaczymy, czy to w ogóle działa. I mam nadzieję, że są baterie od razu w ogóle. No, ale mówię, czekam jeszcze na książkę. Zamówiłam jej książkę na eBayu. Także jak przyjdzie, to jej damy razem to z książką. Także teraz prezent. Wiecie co? Już jakiś czas temu widziałam tą lampkę i tak za mną chodziła, ale a nie chciałam, bo ona ma taką lampkę białą koło łóżka. No taki klip. Ona jest też do ładowania na USB i ona jest przenośna, że jak ona sobie ją naładuje, to może ją sobie na przykład przenieść do auta. Bo też o to chodziło. My zazwyczaj jak jeździmy w jakieś trasy. Znaczy trasy, nawet nie idzie jakoś tam daleko, to ona lubi sobie wziąć jakąś książkę do czytania i ona sobie czyta w tym samochodzie. I tamtą lampkę, co ma przy łóżku, mogła sobie ją przenosić do samochodu. Ale ona nigdzie nie była, nie mogła jej w aucie nigdzie zaczepić. Musiała jedną ręką trzymać tą książkę, tą lampkę, drugą książkę. No taka nie była, tak powiem, jeśli chodzi o to branie do auta, to taka średnio ta lampka się nadawała. Chociaż patrzyłam na to właśnie kupując jej do czytania, żeby była też taka możliwość, żeby mogła sobie brać do auta. No ale ona się często rozładowywuje, ona zapomina jej naładować w ogóle. I przeważnie jest tak, że jak gdzieś jechaliśmy tutaj, tak ta lampka była rozładowana. No a w domu no, to jest pod prądem, wiadomo, cały czas. No i wiecie co, i tą lampkę widziałam już nieraz, a teraz trafiłam na promocję na Amazonie i ja za tą lampkę dałam 16, nie. Ja za tą lampkę dałam 16,98, a cena jest oryginalna, że kosztuje niby 30. I ja wiesz, że tyle kosztuje, bo patrzyłam na tego rodzaju lampki i rzeczywiście są w takich cenach. Można kupić taniej, można kupić za 12 funtów, za 14, ale po prostu mniej trzyma bateria. I z tego, co ja tak sobie właśnie uwidziałam, to ta była taka najlepsza, jeśli chodzi o baterię. Tu pisze, że to jest 80 godzin baterii. Tylko że pewnie ten czas to jest podany taki, że te 18, sorry, 18, 80 godzin to jest pewnie na najniższym tym poziomie tego światła, na najniższej wydajności, bo tak zazwyczaj oni pokazują maksymalny czas, znaczy pokazują, reklamują się maksymalnym czasem trzymania baterii jakiejś rzeczy, ale pod warunkiem, że jest to na najniższym stopniu wykorzystywania tej energii. Także myślę, że tu jest tak samo, ale to i tak była taka lampka, która no najdłużej ma, wiecie, trzyma tą baterię 80 godzin, jeśli chodzi o takie lampki. Słuchaj, to jest taka lampka, kolor niebieski, oczywiście jej ulubiony. Zakłada się ją na szyję. Ona w ogóle ma takie regulacje, że można, o, robić ją tak.
Tak. Tak. O, załączyła się. To było niechcący. O, właśnie, widzicie? I ona ma to tak. O, i chodzi o to. I on się zakłada tak na szyję. Myślę, wydaje, że dla dziecka, które lubi czytać książki, w ogóle nie tylko dla dziecka, dla każdego, kto lubi czytać, to jest mega wygodne. Ustawiasz sobie i proszę bardzo. Masz tu książkę przed sobą. Proszę bardzo, widzisz to pudełko. I rzeczywiście świeci super na książkę. I masz dwie ręce wolne. Trzymasz sobie tą książkę, a tu masz dwie ręce wolne. No, wydaje mi się, że super sprawa. Ona ma trzy rodzaje światła, żółte i dwa rodzaje białego światła, to się mówi ciepłe i zimne białe światło. O, chyba widać. I również trzy rodzaje intensywności światła, ale wiecie co jest ciekawe? Że każdą stronę reguluje się osobno. Także na jedną stronę można mniej, inne światło, a na drugą więcej. Także dość taka, no, porządna. Fajnie, zadowolona jestem. Myślę, że jej się bardzo podoba i bardzo jej się na pewno to przyda, dlatego że ona dużo czyta właśnie i jak jedziemy gdzieś samochodem, to ona często właśnie bierze książkę i czyta sobie w samochodzie. A jeszcze z tyłu mamy przyciemnione szyby w samochodzie, więc tego światła też nie ma za dużo, a wiadomo, do czytania musi być dobre światło, więc wydaje mi się, że ta lampka super. Oczywiście ładowana jest na USB, to jest otworek. Ma tu też takie, wiecie co, tutaj może zgaszę, żeby to nie świeciło, tą kamerę. Tutaj po środku ma taki meszek jakby, taki pluszowy, żeby, wiecie, tutaj chyba nie obcierało szyi, także też tak pomyślane, nie ściskało się. No i mówię, i to jest regulowane. Do tego dostanie jeszcze książkę. Nie, no fajnie. I słuchajcie, czytam sobie książkę, pyk do góry, ustawiam, nie, no to działa. Ustawiam sobie tak, kieruję na tekst. Działa. Fajnie wymyślona lampka. I tutaj pojawiam się znowu ja z przyszłości. Tak się śmieję, dlatego że, tak jak mówiłam wcześniej, nagrałam ten film jakiś czas temu. Chciałam tylko na chwilkę tutaj przerwać ten film, bo tak właśnie siedzę i składam tego vloga. Chciałam tylko powiedzieć szybciutko na temat tego kubka. Używam tego kubka już jakiś czas, naprawdę dłuższy czas, prawie codziennie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, na filmie zabieram go prawie codziennie do pracy. I muszę powiedzieć, że jest to rewelacyjny kubek, super się sprawdza i z czystym sumieniem Wam polecam. Nie jest to kubek na pewno, który trzyma bardzo długo ciepło, no bo nie, raczej na takie krótkie dystanse, bym tak powiedziała, ale jest rewelacyjny, świetnie trzyma ta zakrętka, te uszczelki w ogóle się nie wyrabiają, jest naprawdę szczelny, jeśli go się wrzuci gdzieś tam do torby, do plecaka, to nie ma obaw, że nam coś się wyleje, także jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. No i ten wkład ceramiczny, naprawdę to jest super sprawa. Ja przerobiłam tych kubków wiele i naprawdę, jeśli macie taki kubek metalowy lub plastikowy, no to kawa z takiego ceramicznego kubka naprawdę smakuje, czy tam kawa, czy herbata, cokolwiek, naprawdę smakuje inaczej. Dla mnie przynajmniej, ja odczuwam tą różnicę w tym smaku, także polecam Wam czystym sumieniem. Myślę, że taki kubek może być świetnym prezentem właśnie dla babci czy dziadka, żeby mogli sobie pić taką ciepłą herbatkę, czy tam kawkę, czy jakieś ziółka, dłużej, po prostu, żeby dłużej mieli ten ciepły napój przy sobie. Często jest tak, że gdzieś tam dziadkowie mają jakieś działeczki, gdzieś tam coś przy kwiatkach lubią na zewnątrz, to mogą sobie zawsze taką herbatkę ciepłą, czy tam kawkę zabrać ze sobą do ogródka i mają na dłużej ciepły napój. Często jest tak, że starsi ludzie dojeżdżają gdzieś tam autobusem, więc teraz w szczególności o takiej porze roku, gdzie jest zimno, jak muszą gdzieś tam dalej dojechać, no to warto, żeby mieli przy sobie coś takiego ciepłego, rozgrzewającego. Co do tej lampki, to też muszę powiedzieć, że bardzo długo już ją mamy i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Bateria trzyma bardzo długo. To światło naprawdę jest takie bardzo intensywne. No, naprawdę się bardzo sprawdza. A często jest tak przecież, że dziadkowie, no, często już mają ten wzrok bardzo zepsuty i trzeba robić wszystko, żeby te oczy jak najdłużej podtrzymać w zdrowiu, a bardzo ważne przecież jest to, żeby mieć dobrze oświetlony tekst, także o takiej do czytania książek, czy jakieś tam gazetki dla babci czy dziadka, myślę, że taka lampka naprawdę będzie super prezentem. I kolejna rzecz. A, już nie mam kolejnej rzeczy. Wszystko? Jezu, wydawało mi się, że miałam jeszcze jedną. Dobra, nieważne. Także tyle. Tusz, kubek, mój nowy kubek. Tak się cieszę. Mam nadzieję, że będzie się spisywał. Dla Antka i dla Zosi niespodzianka. Dołożymy jeszcze książkę. No i to tyle. Aha, jeszcze wiecie co? Byłam dzisiaj tylko w Tick and Maxie. To Wam pokażę. Tak się złożyło, że dzisiaj byłam na chwilkę w Tick and Maxie i jeszcze dokupiłam sobie właśnie pudełka, właśnie, bo ja mówiłam wcześniej o tym z BPA Free, o tym plastiku właśnie.
o tych substancjach szkodliwych, które są w plastiku. I właśnie kupiłam takie pojemniki z tej firmy Systema. One też mają właśnie zawsze taki certyfikat napisane, że nie zawierają tych substancji szkodliwych. Mówię, to nie musi być Systemy, ale ona zawsze właśnie ma taką gwarancję, że nie zawierają tych substancji. I takie po 400, to jest 400? Tak, 400 ml, takie pudełeczka, nie za duże. Właśnie potrzebowałam takich, wiecie co, do szkoły, jak daję jakieś owoce dzieciom, znaczy przede wszystkim Zosi, bo ona je w szkole. Antek ma jeszcze w szkole posiłki, bo tutaj jest tak w Anglii, że do drugiej klasy podstawowej, dziecko przez zerówkę, pierwszą klasę i drugą, ma posiłki za darmo. Taki snack rano i potem lunch. I ten lunch to już jest często taki właśnie, że jest na ciepło, to jest taki w sumie też obiad czasem, bo normalnie są dania to jakby takie obiadowe. Czasem jest to kanapka, jakaś taka duża, wypasiona, a czasem na przykład jest to spaghetti bolognese, także to taki lunch, bym powiedziała, bardziej obiad. Także do drugiej klasy przez zerówkę, pierwszą i drugą klasę dzieci mają za darmo to w szkole. Oczywiście jest możliwość sobie wybrania menu, tam zawsze są chyba trzy pozycje, o ile się nie mylę. I sobie na początku roku rodzic dostaje taką kartkę i sobie wybiera, co dzieci chcą jeść właśnie w danym dniu. Na przykład jest tam do wyboru dwa albo trzy dania i ty wiesz, twoje dziecko lubi, sobie zaznaczasz na przykład, że we wtorki ono będzie jadło, nie wiem, pieczonego ziemniaka, a nie spaghetti, bo woli to. I do tego zawsze jeszcze jest deser po tym lunchu, jakiś tam jogurcik, jakiś pudding, jakieś ciasteczko. Także no, to jest bardzo fajne. Także z Antkiem na razie mam spokój, nie muszę mu nic szykować. Zosi te posiłki się skończyły, my tylko w poniedziałki wykupujemy, bo można wykupić też oczywiście. I wtedy ma jacket potato, bo zawsze mają te... Ja wcześniej mówiłam na wcześniejszych vlogach o tych jacket potato. Są takie pieczone ziemniaki na różne sposoby, z różnymi farszami. No i ona bardzo lubi te jacket potato, więc w poniedziałki ich wykupujemy. Za resztą lunchów jakoś tak nie przepada, więc dajemy jej swojego tego lunchboxa. No i tak właśnie kupiłam te pudełka z myślą o tym, żeby owoce jakieś właśnie, jakie daję, owoce, czy tam jakieś warzywka, nie, jakąś marchewkę kroję, to takie pudełeczka wydaje mi się idealne, takie 400 ml do szkoły, z myślą do szkoły właśnie. Dobrze kochani, to tyle. To tyle z moich zakupów, taki zakupowy haul dzisiaj z Amazona, no i pudełka w Tick & Maxie kupiłam, ale je też można kupić na Amazonie ogólnie. No i to tyle. Jak podobało Wam się dzisiaj ten zakupowy haul i chcielibyście jakoś wyrazić to, to pod filmem jest taki znaczek łapka w górę, możecie dać łapkę w górę. A jakbyście chcieli być na bieżąco z moim kanałem i nie opuścić żadnego odcinka, to zapraszam do subskrybowania kanału. Tam jest obok też taki przycisk dzwoneczek. Jak go wciśniecie, to wtedy dostaniecie powiadomienie zawsze o tym, że pojawił się nowy film na kanale. I to jest oczywiście bezpłatne, to nic nie kosztuje. Dobrze, kochani, do zobaczenia.